Siemaszko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO i dzisiaj bardzo wielkie wydarzenie, a mianowicie przygotowanie do naszego GO Festu 2023 Global. I na wstępie informuję was o nowych produktach, które są na sklepie letsgotrykro.pl, bo oczywiście w tej chwili już niektóre karty, booster boxy są na limicie lub też wyczerpane. Obecnie 151 w tej chwili są w dostawie, więc jeśli ktoś by chciał zamówić, to od razu mówię, że trzeba czekać, bo rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Ile tylko zamówiłem, zdobyłem, kupiłem w Japonii, wszystkie zostały wyprzedane i oczywiście dla tych, którzy chcą, zachęcam was oczywiście do zamówienia wcześniej, żebym oczywiście przygotował się dla was z zaklepaniem tych booster boxów, bo jak tylko zamawiam, to już są wyprzedawane. Tak, żebyście tu nie byli zaskoczeni. A oczywiście japońskie nowe, jakimi są oczywiście tutaj z Obsidian Flamesów, tylko oczywiście japońskiej wersji, są dostępne od ręki. I też kilka innych booster boxów, dodatków, które są oczywiście mega atrakcyjne i mega interesujące dla kolekcjonerów. No i w tej chwili na ekranie pojawi się konkretny kod, który wykorzystacie, żeby kupić w promocyjnej cenie unikalny deck i to tylko i wyłącznie limitowane dla jednej osoby. Mierzymy się przede wszystkim oczywiście z bardzo chłodnym podmuchem radości, jeśli chodzi o tutaj dostarczenie nam bardzo ważnej informacji od Niantic, a mianowicie dla wszystkich graczy, którzy wzięli udział w eventach in person, czyli w Londynie, w Nowym Jorku, w Osace, jeśli kupiliście obecny bilet, który oczywiście miałby wam dostarczyć drugą Diance, to oczywiście musicie się tutaj pożegnać z tym, mimo że nigdzie nie napisali nam nawet gwiazdką, że jeśli wziąłeś udział w evencie in person, nie otrzymasz na globalnym tikecie researchu poprzez research nowego encountera w postaci Diance. Nigdzie nie ma tej informacji. Od razu wam mówię, że możecie w tej chwili zgłosić od razu swoje roszczenia do zwrotu pieniędzy za bilet, mimo że wszędzie piszą, że nie mam takiej możliwości. Uwierzcie mi, jest możliwość. To jest taki odstraszacz tylko i wyłącznie dla tych, którzy będą myśleć, że mogą nie zwrócić, nie otrzymać hajsu. Także w tej chwili, z racji tego, że napisali wszędzie, że otrzymacie Diance, prosicie o to, żeby zwrócić wam pieniądze. Muszą wam to zrobić, bo wielką częścią naszego ticketu jest nic innego jak research. No zwróćcie uwagę sami. Na samym oczywiście przedzie widzimy Diance. Pierwszy człon, zwróćcie uwagę, co jest napisane. Specjalny research, bo kupujemy research. A ticket to access special research, czyli ticket daje nam dostęp do specjalnego researchu. To jest główna część naszego zakupu. I oczywiście w tych dniach on pozwoli nam na zdobycie specjalnego, ekskluzywnego encounteru w postaci mitycznego Pokemona Diance. A bonusy są dodatkowo, więc tak naprawdę nawet ponad 50% tego, co otrzymujemy, to jest sama Diance z tym researchem. Więc jeśli nie otrzymujemy Diance, to oczywiście jest to nic innego jak dostarczenie nam produktu, który jest niekompletny. Więc zwrot musi być uwzględniony. Jeden dla cwaniaków, którzy chcą zaryzykować, możecie zrobić tak, że jeśli kupiliście ten bilet, możecie przeżyć cały dzień pierwszy, cały sobotni dzień, biorąc udział w tym evencie. Bo kupując bilet, nie ma nigdzie informacji lub też nigdzie was nie poinformowano, że coś takiego jak brak dostępu do feature'a, który kupiliście, jest rzeczą normalną, jeśli chodzi o wydarzenia in real life. Oczywiście w tym roku było nic innego jak adekwatne uzdolnienie tego wszystkiego, bo zarówno oczywiście ci, którzy kupili in real life tikety i oczywiście byli w Seattle, czy tam gdzie indziej, czy tam w Berlinie i później wzięli udział w globalnym tikecie, otrzymali możliwość zgarnięcia kolejnego Pokemona w postaci oczywiście tutaj Shaymina. I oczywiście mamy po kilka Shaymin'ów obecnie, więc w tej chwili jest o tym bardziej nieadekwatne do tego, co mamy obecnie. Czyli jeżeli otrzymamy cukierki, to ktoś, kto będzie cwany, może w tej chwili, po evencie, po wykorzystaniu całego dnia sobotniego, może wtedy złożyć reklamację do Niantic, że hej, kupiłem bilet, nie otrzymałem niczego, ale oczywiście skorzystaliśmy ze wszystkich bonusów, ale oczywiście tego nam nie zwrócą, bo nie cofną nam progresu, jeśli chodzi o cały dzień używania po prostu gry. Także możemy rościć prawa do zwrotu pieniędzy po pierwszym dniu, bo oczywiście cały event się nie skończył. Tylko po prostu tracimy dzień, jakby możliwość od zgarnięcia tego, co było w dniu drugim. Ale mimo wszystko powinni wam to uwzględnić, bo nie otrzymaliście kompletnego produktu, który kupiliście. Nawet w postaci wirtualnej nigdzie nie ma informacji, że czegoś nie powinno być. To już mamy kwestię zaliczoną. Teraz przejdźmy do oczywiście poradnika, jeśli chodzi o sam event. Zacznijmy od tego, że sam bilet jest dosyć drogi, bo około 7 dych kosztuje. Oczywiście w ramach tego zakupu tego biletu powinniście już otrzymać bilety
medale za oczywiście uczestnictwo w evencie. Powiedzmy około środy, że powinniście to otrzymać. W ramach pierwszego dnia macie możliwość wzięcia udziału w szeregu różnych takich aktywności i oczywiście research w postaci Diane. Jeśli chodzi o wspólne bonusy w ciągu całego eventu, to pierwszym z nich jest możliwość zdobycia nic innego jak Pikachu w różnego rodzaju koronach. Mamy możliwość spotkania, wzięcia udziału w rotacjach cogodzinnych Pokemonów. Mamy nowe stickery, mamy różne rajdy, mamy możliwość kupienia zdobycia darmowej koszulki, mamy różnych innych przedmiotów, które są w sklepie do tej pory cały czas aktywne. Nie jesteśmy ograniczeni podczas całych dwóch dni na wykorzystywanie remote raid passów. Także możemy robić tyle rajdów, ile nam się podoba w ciągu całego dnia. I oczywiście drugiego również. Remote raid passy, bo zwykle to nie mieliśmy w ogóle limitów. Fotobomby. Mamy oczywiście możliwość zgarnięcia różnych Pokemonów. I field research nowe podczas eventu, godzinne lury, dwa razy większy bonus od friendshipu na rajdach oraz możliwość zgarnięcia unikalnych ataków. Jeśli chodzi o osoby, które kupiły bilet, macie możliwość spotkania Diane's. Oczywiście temat, tak jak powiedziałem, rzeka. To już wam wyjaśniłem co i jak dlaczego. Globalne challenge, czyli co godzinę będziemy mieć możliwość wykonywania challenge, czyli wykonywania konkretnych zadań, żeby móc otrzymać w ciągu konkretnej godziny konkretne bonusy. Także o godzinie, powiedzmy, 11-12 pojawi się bonus, że mamy zapłacić po 3 pokemony każdego typu i bonus się będzie aktywował, to w trakcie tego okresu, aż do końca godziny, mamy bonus, który tam był napisany. Większą szansę na trafienie shiny Pokemonów. Mamy specjalne jajka 7-kilometrowe. Collection Challenges, czyli podczas konkretnych godzin będziemy musieli łapać konkretne Pokemony na danym habitacie. Do 6 specjalnych trade'ów na dzień. Jeśli nam to nie uwzględnia naszego bonusu z sezonu, jak i też tego jednego, którego otrzymujemy za darmo, bez niczego, w ciągu jednego dnia, 8 będziemy mogli zrobić tych specjalnych trade'ów w tym okresie. Do 9 darmowych raid passów poprzez kręcenie gymów, czyli oprócz tego, że mamy nie mamy limitów na remote raid pass, tak oczywiście mamy 9 dodatkowych, łącznie, jeżeli ktoś nie wykorzystał dzisiejszego, to mamy 10, dlatego oczywiście, darmowych raid passów w dniu jutrzejszym. I oczywiście każdego dnia, z tego co wiem, to jest. Vincenza otrzymamy możliwość zgarnięcia unikalnych pokłonów, jakimi oczywiście jest tutaj hisuański Growlithe, jest tutaj Carnivine, Pachirisu i jeszcze matko tego czwartego nie pamiętam. Ekskluzywny t-shirt i pose za ukończenie researcha oraz unknowny z Vincenza w postaci oczywiście liter Diamond i każda może być shiny. Jeśli chodzi o rotujące się habitaty, o godzinie 10 do godziny 11 i później między godziną 14 a 15 będziemy mieć kwarc terrarium. I oczywiście wśród tych pokłonów, które będziemy mieć na tym okresie, na tym czasie, będzie oczywiście co godzinę różny Pikachu z różną koroną. Jednakże oczywiście z pokłonów, które mamy tutaj prezentowane, to mamy Clefairy na Great League i Ultra League, Ligitung na Great League, Heracross na Raidy i na Ultra League, Miltank na Great League, Wurmple do niczego, Whismur do niczego, Skitty do niczego, Lavdis do niczego, East Sea, Shellos na Great League, Baniri do niczego, Audino pod mega ewolucję w przyszłości, Fungus na chwilę obecną do niczego, Morelul do niczego. I to są na dziko. Z Incensa, Unknowny, oczywiście wraz z hisuńskim Growlithem, który obecnie na razie jest do niczego. Pirate Sands, między godziną 11 a 12 oraz między 13 a 14. Inny Pikachu, Sandshrew, dla tych, którzy oczywiście fajnie bawią się na Sandslashu Shadow, to oczywiście Candy można łapać, bo też będzie fajny na Ultralidze. Digladolański do niczego, Psyduck do niczego, Girafarik na niektórych kapach, ale rzadko na Great League, Shackle do niczego, Trapinch. No, oczywiście w tym przypadku otrzymamy możliwość ewolucji, bo jest to wśród pokemonów ziemnych wciąż bardzo dobry pokemon, jakim jest tutaj nikt inny jak Flygon. Gible, jak najbardziej, Candy do niego będą wam przydatne w momencie, kiedy będziemy mieć Mega Garchompa. Hippopotas do niczego, Timbur, oczywiście dobry na rajdy, Joltik na Great League, na Ultra League również, Binnacle czasami na Great League, Helioptile do niczego i Grubin, jednych oczywiście przy ewolucji finalnej, jednym z najlepszych pokonów typu roboczego w grze. Oraz bodajże chyba latającego, mogę się mylić. I oczywiście Pawniard, z Incensa dla oczywiście tych, którzy mają bilety. Pawniard oraz Unknowny. Oczywiście Pawniard jest na levelu 50 na Great League, na niektórych kapach na Little Cupie jest mega świetny. Kolejnym mamy Malachite Wildness,
czyli między godziną 12 a 13 oraz 14 a 17. Będziemy mieć Pikachu innego, Caterpie do niczego, Bellsprout, tutaj no Wigtree Bell jest dobry, ale w wersji Shadow, Scyther, Scizor mega świetny, zarówno na wersji Shadow, jak i też w wersji normalnej, na PvP też bardzo dobry i na rajdach chyba też. Oczywiście, jeśli mamy typ robaczy. Cowboy Hat, Snorlax, może być shiny, oczywiście też dobry jest na Ultra Ligę, takie też na Master Lidze, w większości na Master Lidze się go wybiera. Spinarak, na niektórych oczywiście Kappa Great, lub też na Little Cupie. Remoraidh, tutaj do niczego, Roselia, jeden z najlepszych pokonów typu trawiastego i trującego. Snover, mamy mega formę, i oczywiście na Great Lidze, jak i też na Ultra Lidze jest świetny. Kotuni na Little Cupa, Feroz i oczywiście jego ewolucja też na Great League czasami jest. Ferozit na Great League świetny i na Ultra League bodajże chyba też. Stanfis Great League, Ultra League. Fomantis obecnie Great League. Oranguru nowy shiny Pokémon Go. Carnivine regionalny Pokémon oraz Unknowny jeśli chodzi o Incense. Oraz ostatni tutaj habitat Aquamarine, Aquamarine Shores. Między 13 a 14 oraz między 17 a 18. Inny Pikachu, Horsea na Great League, na Ultra League jest Kingdra, Lapras Great League oraz Ultra League, Marill, Azumarill jest na Great League, Ubuffet na Great League, Carvanha na Great League oraz Little Kappa, Barboach na Great League oraz Bagon na Rajdy, Beldam na Rajdy, Master League, Ultra League, Wild Seal Shellos na Great League, czasami na niektórych kapach, Wubat do niczego, Timpul obecnie do niczego, Gumi do niczego, Marini na Great League, Pachirisu z Incensa jako oryginalny nowy, pierwszy raz pojawienie się, mamy możliwość zgarnięcia jego do Pokémon GO. Też nowy wpis będzie i Unknowny. Na rajdach wszystkie Pikachu, na każdym godzinie będzie oczywiście każdy Pikachu z różną koroną, Gumi takie for fun, bo będzie shiny do zdobycia, także jakby nie patrzeć w nowe. Carbink nie jest to dobry, ale dzięki oczywiście wykonywaniu jego rajdów, jak i też łapaniu jego, będziemy mogli zgarnąć nic innego jak Diamond Mega Energy. Snorlax na czwórce, takie, znaczy na trójce, sorry, na trójce, bo kiedyś był na czwórce. Teraz Snorlax z hatem możemy mieć shiny do zdobycia oraz Primal Rajdy. Jak oczywiście Primal Kyogre, Groudona możemy zrobić nawet w trio. I to bez żadnych problemów, tak Kyogre ciężko się robi, nawet w piątkę. Podczas eventu będziemy mogli zgarnąć możliwość ewolucji konkretnych Pokémonów z ich unikalnymi atakami. I w tym przypadku jest to Butterfree, który otrzyma Bug Bite'a na Fast Move, jeśli go ewoluujemy. Mamy Set Slash'a z Night Slash'em, oczywiście też się dotyczy Pokémonów, które są w wersji Shadow, a mają odblokowany atak Frustration. Clefable na Poundzie, Flygon Air Powerze, Salamence na Outrage'u, Metagross, Meteor Mash, Roserade oraz Likiliki. I oczywiście na ekranie macie zespół tych Pokémonów i oczywiście, który wam jest przydatny do czegokolwiek, czy to w ogóle takie ataki są bardzo ważne, żeby je mieć. I na zakończenie oczywiście wspominam tylko o unikalnych nowych produktach, które pojawiły się na sklepie letsgotrek.pl i zachęcam was do zakupu. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, zostawcie lajka, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się w kolejnych materiałach prosto z Japonii ode mnie. Tyle ode mnie, trzymajcie się, hea!